Cześć, ja jestem Anjon. jest piątek, a ja właśnie skończyłem Champion Training. Zostało 38 minut do końca eventu, więc udało mi się to zrobić praktycznie na styk. No ale jeszcze mam za mało punktów. Pozostałe punkty zamierzam zdobyć, otwierając duszę. Według moich obliczeń muszę mieć 73,5 tysiąca punktów, żeby zdobyć pięciogwiazdkową duszę dla All Street. Mam nadzieję, że tym razem nie pomyliłem się w obliczeniach, tak jak to miało miejsce w przypadku Ankory. No ale zaraz to sprawdzimy. Zanim przejdziemy do otwierania Soulstone'ów, mam tu jeszcze dla Was mały bonus. Dzisiejsze przywoływanie zaczniemy od Prism Shardu. Mam tutaj takiego jednego zachowanego. Zobaczmy, co nam przyniesie. Mam przeczucie, że to będzie coś dużego. Zobaczmy. Jak potoczy się to losowanie? Duży, nie jest duży. Wysoki. No to prawie to samo. Wysoki epic. Dobra i za chwilkę lecimy z duszami. I już jesteśmy przy otwieraniu soulstone'ów. Na początek w mystic market'cie dokupię wszystkie, które mogę małe soulstone'y po otworzeniu małych dokupię również średnie. Zwykle tego nie robię, no ale dzisiaj sytuacja jest wyjątkowa, ale najpierw zacznijmy od tego, co się będzie kryło w małych soulstone'ach. Sprawdzę tylko jeszcze szybko moją wishlistę. Wygląda dobrze. Bardzo bym chciał dostać duszę dla Supreme Kayla. No ale mój Tormin i Rotos również ich potrzebują, także zobaczymy czy tym razem wishlista zadziała. Jedziemy. Pierwsza dyszka małych. Zobaczmy, co tu się kryje. Na razie nic ciekawego. Grid jar, ale tylko jednogwiazdkowa. Hellgazer 5 gwiazdek. O, proszę Whisper 4-gwiazdkowa. Całkiem przyzwoicie. I lecimy. Kolejna dyszka. Nie mam wiele czasu, ale pół godziny powinna mi wystarczyć. W razie czego na dofarmienie czegoś, jeśli pomyliłem się w obliczeniach. Tej dziesiątce na razie nic kompletnie ciekawego. Selinia z Listy: Adam Series, ale jak wiecie, dla niej wylosowałem sześciogwiazdkową duszę już. I lecimy dalej. Zobaczmy. Może jakaś legenda. Jeszcze nie było żadnej legendy. To otwieranie by był. Czy to otwieranie obędzie się bez legend? Na razie na to wygląda. Byłoby to coś dziwnego. Nie, nie ma też żadnej mitycznej duszy. Czyżby Plarium w, pomieszało coś w prawdopodobieństwie? Ich wylosowania. No niesamowite ani jednej legendy. No to jest coś przedziwnego. Zobaczmy teraz pięć tych małych, ale zanim to zrobię, muszę jeszcze zrobić małe porządki. Także za chwileczkę do was wracam. Już jestem, otworzymy te 5 małych, ale powiem Wam, że takiego słabego otwierania Soulstone'ów to jeszcze nie widziałem. Zobaczmy dalej. Jest Epic. Tagor, bardzo dobre, cztery gwiazdki, całkiem nieźle. No może Epiki nie są najgorsze, ale żadnej i legendy. No, aż się boję, co się wydarzy, kiedy będę otwierał średnie Soulstone. Epic, kolejne dwie gwiazdki i ostatni mały Soulstone. Też epic. No, epic i całkiem nieźle bym powiedział, ale nie na to czekamy. No dobrze, dokupimy, dokupimy średnie Soulstone. I otworzymy całą dyszkę. Nie ma co tracić czasu na pojedyncze otwieranie. Lecimy. No, trzymajcie kciuki. Jeśli tu nie będzie żadnej legendy, to będzie coś dziwnego. Wyślę ten film do plarium, do saportu, bo taki, takie rzeczy nie powinny się wydarzyć. Dobra, lecimy. Dyszka. Oby to naprawiło to, co się do tej pory wydarzyło. Na razie czterogwiazdkowe epiki same. Jest mityczny jeden i drugi. Lady Mikage trzy gwiazdki, okej. Okay. Ale dla niej mam już gwiazdkową duszę. I słuchajcie, no, żadnej legendy. Zero. Słownie zero. To jest nieprawdopodobne. Od dzisiaj mam bardzo mocne postanowienie nie otwierania Soulstone'ów, jeśli nie ma podwójnych szans w jakimś wydaniu. Bo to, co się tutaj wydarzyło, no, jest bardzo dziwne. No, ale dobrze. Cel tego otwierania był inny, to znaczy zdobyć punkty do Hirospad. I według moich obliczeń mam dokładnie tyle, ile trzeba, żeby zdobyć duszę, a może nawet ciut więcej, bo zdaje się, że już 500 użyłem wcześniej. No dobra, którą stroną ja pójdę? Chyba. Te esencje złote są dla mnie bardziej wartościowe. No, mityczna ruda, no okej, okay. ale myślę, że więcej warte będą dla mnie te złote esencje. Także pójdziemy, pójdziemy prawą stroną. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że moja matematyka tym razem nie nawaliła. I zobaczmy. Tak jest. Przekroczyłem o 500 punktów, także te 500, które już użyłem, zapomniałem o nich, no ale nie szkodzi, nie szkodzi no dobrze, pięciogwiazdkowa dusza dla Eostreet, no zobaczymy, myślę, że warto było, ponieważ tak czy inaczej miałem zasoby, no owszem, wydrenowałem się ze wszystkiego w tym momencie, oprócz szardów to znaczy użyłem całą masę zielonych szardów, ale je sobie na spokojnie odbuduję, natomiast mój zapas dżemów niemal obrócił się w proch no ale zobaczymy. Widziałem, że EO Street całkiem nieźle radzi sobie na arenie. Także być może będzie zastąpił arbiterkę w jakimś speed teamie. No ale przede wszystkim planuję używać ją na hydrze i ta pięciogwiazdkowa dusza będzie na pewno ciekawa. Samą EO Street przywołam na pewno dopiero podczas CVC i zapewne wtedy ją zbuduję. To z pewnością mocno zastanowię się zanim przystąpię do następnego eventu typu Hirospad, bo to było bardzo intensywne 24 godziny. No ale udało się. Także na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Napiszcie w komentarzach po jakie wy nagrody szliście w Hirospad. Dzięki. Cześć.